Ja nie wiem, czy wy sobie zdajecie sprawę z tego, co się dzieje. Cuda się dzieją. To znaczy, jakie cuda? Moi drodzy, witajcie. Witamy w Lepo za kierownicą. Dzisiaj gościem jest... Przemysław Mac. Boguś, co ty robisz w moim aucie? Porwał mnie. A, już! Ale jeszcze nie zapowiedziałem! Będziono, cześć! Come and stay, brothers! Welcome! Witajcie! Moi drodzy, witajcie! Postanowiłem nagrać jeden krótki filmik. Otóż w Polsce zaczynają dziać się ogromne cuda. Wreszcie do naszego kraju, który, jak pamiętamy, lata 80., komunizm, walka z komunizmem, potem lata 90., potem wiadomo, milenium, Unia Europejska, NATO i te sprawy i tak dalej, rozwijamy się. Ktoś może powiedzieć, że to jednak były błędy, że Polska wstąpiła do Unii Europejskiej albo do NATO i tak dalej, ale nie patrząc na to, my jako ludzie, którzy uważamy się za wierzących, nie możemy w tym momencie czuć żadnego deficytu, jakichś braków, że coś nam brakuje, że być może na Zachodzie, że coś jest, czego nie ma u nas. Przecież widzimy na przykład, że w marketach gdzieś tam są te produkty, które gdzieś tam są na Zachodzie, Pepsi, Cola, czy pomarańcze, mandarynki. Tak jak mówię, w latach na początku lat 90. czy w latach 80. wielki rarytas, dzisiaj można kupować tego, ile się chce. Tak więc taka różnica pewnej zmiany pokoleniowej, otwartego rynku. No i też oczywiście zmiana pod kątem tego, co my kiedyś obserwowaliśmy w Stanach, na Zachodzie, w Kanadzie. Wielkich działań, przebudzeń Ducha Świętego, gdzie ludzie padali, oddawali psy, szczekali, zachowywali się jak szaleńcy. I to także zawitało do Polski. I my o tym wiemy, bo przecież mamy wokół siebie różne zbory charyzmatyczne, bardziej odjechane lub mniej. I to jest dla nas jakby rzecz, powiedzmy, naturalna. Rzeczy, które słyszymy, jak na przykład dar mówienia językami. Dar mówienia językami, gdzie tak naprawdę bełkoczy się bez składni gramatycznej, bez czegokolwiek, jakieś coś i mówi się o tym, co jest dar mówienia językami. I tak jak ja teraz wyjeżdżam z tego tunelu, gdzie było ciemno, tak samo wielka jasność dotarła do naszego kraju w postaci między innymi Benego Hina. I have never seen that before. How can this woman do this? She has a spine of rubber. God has just healed this woman. Look at this, people. Tak, moi drodzy, Benny Hinn, człowiek, który jest bardzo znany jako teleewangelista, no bo taką łatkę tym ludziom się gdzieś tam przypina, że niby ewangeliści, ale którzy występują w telewizji, mają duże rzesze odbiorców, na przykład na kanale TBN. No i tam oni wszyscy siedzą, tak? Ci różni prorocy, nauczyciele, którzy mają wielkie obdarowanie, namaszczenie od Ducha Świętego. No wystarczy się przyjrzeć naukom, chociażby Benny Hinna, który nieraz mówił o tym, że Bóg nie jest trójcą.
Tylko z tego co pamiętam, Bóg jest nawet siedmiosobowy. Oczywiście potem on z tych różnych swoich rzeczy niby gdzieś tam pokutował i tak dalej, no ale dalej robi swoje, słuchajcie. I my widzimy to show, widzimy to co przyjeżdża, widzimy te miejsca, które można wykupić, te pieniądze, które trzeba zapłacić za uczestnictwo i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem o jakichś tam dodatkowych rzeczach, które gdzieś tam można nabyć, być może w jakichś dodatkowych sesjach, VIP-owskich spotkaniach, tego nie wiem. Natomiast no, sam fakt, że człowiek, który jest wodzicielem, przyjeżdża do Polski po to, żeby tutaj nauczać ludzi, jak działa Duch Święty, z jaką mocą działa Duch Święty, co Duch Święty może dla nas zrobić, jak On może nas uzdrowić i tak dalej, jakie On ma znakomite ręce jako uzdrowiciel, prorok i tak dalej. I o czym to świadczy, słuchajcie? To jest coś, nie chcę powiedzieć strasznego, bo to nie chodzi mi o to słowo, ale to jest coś, to jest tak jak macie dziecko, nie wiem, albo wy sami, ale powiedzmy na przykładzie dziecka. Dziecko włoży rękę do ognia i się sparzy i więcej tego nie powtórzy. Ale jeżeli dziecko zauważy, że kolega, brat, mama, tata oparzył się na przykład, nie wiem, gorącą wodą, bo na przykład za wcześnie wypił herbatę, albo tam dotknął gorącej wody czy ognia na gazie, jak robicie zupę, to on tego już nie dotknie, bo widzi na przykład, że ktoś się sparzył, tak? Widzi, że go ma tam rękę czerwoną i tak dalej, bąbel wyszedł. A on też nie chce cierpieć. Jakby uczy się na błędach ludzi, których zna, czyli mamy, taty, brata, siostry, i nie chce powtarzać ich błędów. To jest naturalne, logiczne zachowanie. No i teraz my oglądamy to, co się działo w Toronto Blessing, czyli widzimy to, że ci ludzie, którzy tam się zachowywali w sposób no, zwierzęcy, ten Benny Hinn gdzieś tam, nie mówię, że akurat w Kanadzie, ale ten Benny Hinn wymachuje tą marynarką, słuchajcie, ci ludzie padają, jakieś tam różne omdlenia, zachowania, biegania po scenie. Tak naprawdę zachowuje się Duch Święty? Tak Duch Święty kieruje człowiekiem? Że człowiek w taki sposób się zachowuje? Czy Duch Święty daje człowiekowi wzrost i prowadzi go w kierunku, żeby stawał się coraz bardziej podobny do Chrystusa? Bo chyba taka jest rola Ducha Świętego, żeby Duch Święty nas prowadził przez nasze życie, wyjaśniał nam, kierował nami, a nie żeby robił z nas zwierzęta, które no, nadawają się pewnie do jakiegoś zoo, cyrku, gdziekolwiek indziej. No raczej nie taka jest rola Ducha Świętego, bo nie takiej roli czytamy w Nowym Testamencie. No ale jak widzimy, ludzi to nie interesuje. Ludzi to nie interesuje, ponieważ show, które przyjeżdża, jest ważniejsze niż to, co jest zapisane na kartach Biblii. Nas nie interesuje Biblia, nie interesuje nas to, jaką rolę w naszym życiu pełni Duch Święty, co Duch Święty działa w naszym życiu, jak my powinniśmy żyć, co robić, tylko nas przyciągają rzeczy cielesne. Kiedyś Paul Washer powiedział, że właśnie cielesne środki przyciągają cielesnych chrześcijan. Czyli de facto ludzi, którzy są tak naprawdę nienawróceni, ludzi, którzy nigdy nie pokutowali, ludzi, którzy zjawili się w kościele, na przykład patrząc na nasz kraj, wyszli z tego kościoła katolickiego, który jest takim, nie wiem jak to powiedzieć, hierarchiczną strukturą ludzi ubranych w te sutanny i ten ksiądz zawsze ma rację i na tych wsiach ten biskup czy tam proboszcz rządzi, żadna babcia mu się nie przeciwstawi i tak dalej, i tak dalej. Że ta funkcja tego księdza, proboszcza jest no, silna w społeczeństwie. I teraz my wychodząc stamtąd widzimy na przykład brata, który usługuje. Możemy mu mówić na ty. Na przykład nie jestem tam ksiądz taki, tylko jestem Marek. Na przykład. To są dla nas takie rzeczy, które nas dziwią, szokują. Widzimy człowieka, który ma żonę, dzieci, nie żyje w celibacie. To są takie powierzchowne rzeczy, ale które my widzimy. I to jest dla nas pewna różnica. Natomiast jak my teraz obserwujemy to, co przyjeżdża do naszego kraju i to, co się dzieje, i widzimy te wszystkie rzeczy, tych ludzi poranionych, którzy z tych różnych sekt charyzmatycznych powychodzili, którzy byli zwiedzeni, i nawet chyba to jest bradanek, chyba, bo siostrzeniec Kosty Hinn,
On mówił o tym, tak, że w jakich oni luksusach żyją, jakie mają te swoje odrzutowce i tak dalej. I słuchajcie, i to ludzi nie przekonuje. Bo oni uważają, że tak mogą. No to jest sługa Boży, więc on może latać odrzutowcem prywatnym i nie wiem, mieć swoje lotnisko i posiadłość na ileś tysięcy metrów. I to jest okej. Okay. Ale to, że gdzieś tam ludzie umierają z głodu, to jest Boży prorok, tak? Z namaszczenia i tak dalej. Ja jestem zszokowany, bo ja rozumiem, że tak jak powiedziałem, my wychodzimy z tego kościoła katolickiego, wchodzimy w protestantyzm, pewne rzeczy nas szokują w sposób pewnie taki bardziej pozytywny. I są ci nauczyciele, którzy pokazują te cuda wszystkie, te mówienie językami, te proroctwa z wydmuszki, jak przecież nasz sławny Rysiu, który jeździ, mówi o swoich proroctwach. I wiecie, i mnie to po prostu, jak ludzie nauczeni przez błędy poprzedników, błędy z innych krajów, zachodu, tak powiedziałem, dalej idą w tym kierunku. No ja tego wam powiem, no nie mogę tego zrozumieć. Rozumiem, że coś się mogło pojawić nagle, tak? I ludzie się zastanawiają, czy to jest od Boga. No ale co ma im pomóc odpowiedzieć na to, czy to jest od Boga? Co? Biblia. Po to ludzie mają Słowo Boże, po to mają Biblię, żeby ta Biblia im mówiła, jak mają rozsądzać pewne rzeczy. I tutaj na przykład jest ogromny problem tego, że kontynualizm jest właśnie przyczyną, czy jest pewnym wytrychem w kościołach, który powoduje to, że w tych kościołach pojawia się właśnie zwiedzenie. Ponieważ starsi zboru, pastorzy, ktokolwiek zarządza danym zborem, robi wytrych na to, że rzeczy, które miały miejsce w pierwszym kościele, w pierwszym wieku, mogą być dzisiaj powtarzalne. Mogą dzisiaj się dziać cuda, charyzmatyczne cuda, tak? Odnośnie jakichś wskrzeszeń. Gdzieś tam ten, nie wiem, jak on tam się nazywał, teraz już wyleciało mi to z głowy, wskrzesił 500 osób w dżungli Amazonki albo gdzieś tam w Ameryce Południowej. 500 osób wskrzeszonych, żadne media o tym nie mówią, nikt o tym nie słyszał, ale on wskrzesił, przyjeżdża, wszyscy mu wierzą na słowo. I mamy takiego Benechina, tak powiedziałem, który przyjeżdża w wielu skandalach, już wszyscy ludzie, wszyscy bracia, którzy czytają słowo, już dawno go zdemaskowali, już powiedzieli, że to jest wilk w owczej skórze, a ja czytam na Facebooku, że to jest wydarzenie chrześcijańskie, że to jest konferencja chrześcijańska. No to się w głowie nie mieści, w jakim my idziemy kierunku, tak? W jakim kierunku idzie polski protestantyzm, który dalej się nabiera na wilki, mimo że ludzie na zachodzie, nie mówię, że wszyscy, bo przecież on dalej gdzieś tam naucza, tak? Dalej gdzieś tkwi w czymś. Mamy przecież tych nauczycieli pełno, szczególnie tak powiedziałem, w tym całym TBN-ie, ale ludzie dalej się nabierają na to, dalej w tym tkwią, dalej szukają tych cielesnych doznań. No ale to jest, słuchajcie, to jest przykład na to, że niestety w Kościele też są ludzie cieleśni. I cielesne metody będą cielesnych ludzi przyciągać. I to się nigdy nie zmieni. Obojętnie co byśmy robili, to się nigdy nie zmieni. Ubolewam nad tym i oczywiście odradzam każdemu, żeby nie brał udziału w tego typu konferencjach, ponieważ jest to nie dość, że strata czasu, wydatek pewnych pieniędzy, to jeszcze to nie jest w żaden sposób na chwałę Bożą, tylko to jest, żeby komuś po prostu oddać swoje ciężko zarobione pieniądze, bo ktoś przyjeżdża i będzie robił cuda. Jeżeli ci ludzie mają jakiś dar uzdrawiania, cokolwiek, co może faktycznie powodować, że są wyjątkowi, to ja zapraszam na onkologię, zapraszam do szpitali. Jest pełno chorych, można oczywiście ich uzdrowić, przecież można uzdrowić czy ze ślepoty, tak? Jezus uzdrawiał przecież ślepych, czy ludzi, którzy nie chodzą i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam. Ja mogę podać sam adres szpitali onkologii, ludzi, którzy chorują na raka, dzieci. Nie trzeba kupować biletu na konferencję do Benechina. Można Benechina zaprosić do szpitala. Pozdrawiam. Moi drodzy, witajcie. Witamy w Lepo za kierownicą. Dzisiaj gościem jest... Przemysław Mac. Kuguś, co ty robisz w moim aucie? Porwał mnie. A, już! Ale jeszcze nie zapowiedziałem. Cześć, comment style, brothers, welcome, witajcie.